Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Chwilę temu wstałam, na 8.30 mam trening boksu. Jeszcze wam tutaj tego na kanale nie mówiłam, ale zaczęłam chodzić na boks i bardzo mnie to zainteresowało, zafascynowało. Ja dodaję wam na Instastories jakieś tam fragmenty, więc dzisiaj może też coś tutaj nagram. Jest to dosyć wymagający sport i mimo iż kojarzy się z takim po prostu uderzaniem na oślep, z agresją, to wręcz przeciwnie, boks wymaga strategii, bardzo dużą rolę gra głowa. Także to będą moje drugie zajęcia i nawet nie wiecie, jak dobrze jest zacząć dzień od aktywności fizycznej. Ja uwielbiam rano ćwiczyć, dlatego że później mam mnóstwo energii. Wiem, że to jest kwestia preferencji, bo niektórzy na przykład wolą sobie wygospodarować czas wieczorem i później przez to są bardziej zmęczeni. U mnie jest odwrotnie. Zaraz się zbieram. Nie będę chyba jeść jakiegoś dużego śniadania, żeby nie czuć się taka ociężała i przepełniona, więc zrobię sobie jakąś leciutką owsiankę może, czy coś w tym stylu. I gdy wrócę, to przygotuję coś bardziej konkretnego. Oczywiście nie będę się już malować, jakoś specjalnie szykować. Ubiorę się i uciekam. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Także gdy wrócę do domu, to zrobię wam food haul, bo dawno nie było. Chyba ostatni był jeszcze, gdy mieszkałam w Warszawie. Wróciłam już do mieszkania. Ktoś oczywiście wierci, bo zawsze, gdy chcę nagrywać, to po prostu ktoś musi wiercić. A tak jak wam mówiłam, w tak nowych budynkach jak ten, w którym obecnie mieszkam, no to się zdarza. Zaraz pokażę wam, co kupiłam. Tutaj mam pełną torbę zakupów, dosyć sporych, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj pierwszą rzeczą na samym wierzchu są winogronka, żeby się nie zgniotły. Mam tutaj jeszcze taki miks młodych listków. Kupiłam też napój roślinny z nerkowców. Alpro to nie jest moja taka ulubiona marka, ale stwierdziłam, że już moje się kończy, więc wezmę to, co jest. Wzięłam też Faisalis. Nie wiem, czy jedliście, ale to jest przepyszne. Takie pomarańczowe owoce w takich listkach. No, mega to jest. Orzechy. Miks. Tutaj są różne nerkowce. Włoskie, laskowe, brazylijskie i chyba migdały. Jakieś chyba są też rodzynki. Nie lubię rodzynek, ale okej. Okay. Jeśli chodzi o pieczywo, to wzięłam tylko taką klasyczną ciabatę, będzie fajna do śniadanka. Odłożę tutaj. Nabiał. Mam serek wiejski lekki. Ten z Pilos jest w porządku. Skyry, tutaj waniliowy i naturalny. Burrata, którą uwielbiam i polecam wam spróbować
z pomidorkami, z bazylią. I jeszcze pesto bazyliowym też. Rewelacja. Ser kozi w plastrach. Ja uwielbiam tosty z serem kozim. Zamiast takiego tradycyjnego żółtego. Po raz pierwszy wzięłam Philadelphia Milka. Kilka osób na Instagramie polecało, więc stwierdziłam, że wypróbuję. Chociaż zastanawiam się, jak to może smakować. No ale zobaczymy. Masło klarowane, ponieważ ja lubię na przykład jajecznicę na maśle klarowanym, czy gdy po prostu smażę coś na słono, to dodaję trochę masła klarowanego. Jeśli chodzi o masło, to opinie są podzielone, z tym, że ja jem, bardzo lubię, więc klasycznie feta to feta pasta, jak żeby inaczej. Ja jestem największą fanką. Faruk chudy, bo naszła mnie ochota na omleta sernikowego. Dawno nie jadłam, więc zrobię sobie niedługo. Jeszcze obowiązkowo mój ukochany smalczyk z fasoli i pastę z pestkami słonecznika, suszonymi pomidorami i bazylią. Akurat tę pastę spróbowałam u Wiktorii. Pozdrawiam. I bardzo mi posmakowała, także kupiłam. Kiełbaski roślinne w wersji węgierskiej. Jakiś czas temu jadłam tę klasyczną i też były fajne. Także polecam. Kiełki słonecznika. Mam jeszcze dwa opakowania daktyli, takich z pestkami. One są przepyszne, takie bardzo duże, mięsiste, a ja po prostu przepadam za suszonymi daktylami, szczególnie z masłem orzechowym. No niebo. Wzięłam też suszone mango, krewetki, to są czerwone argentyńskie w tych pancerzykach, więc trzeba je jeszcze przygotować przed podaniem. Wyjąć takie jelitka, to jest nieprzyjemne i ja tego nie lubię robić, ale przynajmniej wiem, że po prostu sama je przygotowuję i są w żaden sposób nieprzetworzone. Schowam je od razu do zamrażarki i przy okazji też łososia atlantyckiego, takie dwa dzwoneczki. To jest fajne, bo od razu mam dwie porcje, jedną przygotowuję, drugą mrożę. Otworzyłam tą zamrażarkę i przypomniałam sobie, że miałam jeszcze kupić mrożone maliny. Jestem troszkę zawiedziona, ponieważ ja mrożone maliny dodaję wszędzie. Uwielbiam kaszę manną z malinami. Ja czasami sobie robię jakieś tam smoothie. Do owsianek są przepyszne, do pancake'ów. Oczywiście mam jeszcze pomidorki koktajlowe. Soda oczyszczona, bo mi się skończyła. Makaron. Świderki z dodatkiem pomidorów i bazylii, kolorowy, ale to akurat jakiegoś większego znaczenia nie ma, po prostu wygląda bardziej estetycznie. Dwa batoniki proteinowe, tutaj dobra kaloria, taki krem orzechowy, sól i ten jeden z moich ulubionych, Go On Nutrition, o smaku słonego karmelu. Tak. A i jeszcze bym zapomniała, wzięłam sobie płatki Chocapic. Wzięła mnie taka ochota. Serio. I do tego wzięłam sobie jeszcze mleko. Bez laktozy, bo ja mam nietolerancję. I ostatnio mnie kilka osób zapytało, dlaczego jem na przykład skyr, jogurt, nie wiem, ser feta, skoro mam nietolerancję laktozy. To dlatego, że ja po prostu muszę zjeść większą ilość tej laktozy, na przykład wypić mleko, by mój organizm jakoś na to zareagował. I ja już to u siebie znam i wiem, w jakich porcjach mogę jeść na przykład skyr, a w jakich po prostu nie mogę sobie już na to pozwolić. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy food haul. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zdążyłam się już przebrać, nakarmiłam pieska i zaraz przychodzi do mnie Iga, bo umówiłyśmy się na nocowanko dzisiaj. Iga już do mnie dotarła, teraz lecimy na spacer. Mamy w planach kupić wodę kokosową. Granata. I bubble tea pewnie. Bubble tea! Mamy naprawdę rozbudowany plan na dzisiejszy wieczór. Zrobimy sobie maseczki, pełna chillerka, więc będziecie nam dzisiaj towarzyszyć. No właśnie, może go zabierzemy, bo jest w sumie ciepło. Jest przyjemnie. Dobra. 10 stopni. To zmykamy. Mogłybyśmy spróbować. Następnym razem. Albo znajdziemy. Znaczy znajdziemy, myślę, że znajdziemy. A w Rosmanie chyba nawet jest, wiesz? Tak mi się wydaje, Mara to chyba kupowała. Z takich puszek.
Jeżeli będzie w Rossmanie, a w Kauflandzie nie było, to się naprawdę zaśmieję. Jesteśmy już tutaj na krakowskim przedmieściu, spacerujemy, Hugo gdzieś tam. Udało nam się kupić wodę kokosową, więc jutro przetestujemy przepis, który wyczaiła Iga. Jestem ciekawa. Szybki test. Niestety wzięłyśmy z aloesem, ponieważ nie było tapioki naszej ukochanej. Ja zawsze tak ubolewam, jak nie ma tapioki, bo jest moim zdaniem najlepsza. Ale jest fajnie. Ja wzięłam litchi, smak, a ty masz kokos, cytryna z aloesem. Taki bardziej orzeźwiający, trochę tropikalny, ale przyjemny. Już się powoli zaczyna robić ciemno. Idziemy sobie jeszcze pospacerować i będziemy wracać do mieszkania, coś sobie pooglądamy i ugotujemy burgery. Ugotujemy burgery. Właśnie, te takie McMuffins. Kupiłyśmy sobie jeszcze ciasteczka z wróżbą i zaraz sprawdzimy, co w nich jest. Co w nich jest. Okej, okej, sprawdzamy. Jak... Dobra. Łaska, przyznam laska i miałam takie, o co chodzi? Łaska, dobre wieści nadejdą z daleka. Drogę do sukcesu odnajdziesz w swoim sercu. Ja mam tworzenie, nastąpi przepływ energii. Wytężona praca receptą sukcesu, ona też nie pozwoli na błędy. No widzisz? Zagraj. Pracuj. Aha, i dali mi i jakieś liczby, cyfry. Liczby są, no. Cyfry i liczby, to którymi to warto grać, no. Gramy? Witam w mojej kuchni. Iga jest jeszcze w łazience, zaraz będziemy przygotowywać sobie naszą kolację. Tutaj mam już piękne bułeczki, one wyglądają w ten sposób. Otoczyłam je w mące kukurydzianej i ten przepis, z którego korzystam, jest od Dietetyk Powszechny. Nie wiem, czy właśnie z brzegami nie będzie lepsza. Tylko patrz, bo tutaj będą takie dziwne wzorki. Wiesz, aha. I tutaj tak. Mogłybyśmy jajka zrobić na tej. Chyba, że zrobię w ogóle taki myk, że... Zrobimy to w garnku, przykryjemy jakby. No, będzie miało gładkie dno. Tak. Tak zrobimy. Ale jak jest w przepisie? W przepisie jest niby na patelnię, ale to w sumie i tak nie możemy wyglądać. No, to zdjąć? Tak. Mamy patent, ponieważ nie mam aż tak dużej przykrywki na patelnię, to zrobimy to w garnku. Spróbujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdzie. Okej. Okay. To najpierw robić jajka czy bułeczki, bo bułeczki duże będą. Tak. Tak, z jabłkiem i cebulką i tam jest jeszcze pasta z pomidorów. Ja to w ogóle... Mamy to samo dosłownie z Igą i odgrzywki. Stoi nam taki tutaj śmieszny... Grzywka. Grzywka, no. Po prostu grzywka wystaje z no to jest śmieszne, śmieszne. Ja to wiem. Troszeczkę szerzej. Nawet dla smaku. No. Oliwy czy masło? Ja zawsze masło daję. Ja też, bo masło ma taki lepszy aromat. Ale wiem, że kwestia preferencji, więc no. I kolejna sprawa. Jajka wyciągnąć czy wyciągnąłeś? Jajka wyciągnąć. Aha, no, okej. Okay. Mówiłaś, jak do Warszawy sprytne kupowałaś. A wiesz co, nie wiem, że... po co ja to kupuję, na razie. Jak do Warszawy się przeprowadzałaś, to... spotkałyśmy się i już nagle... Boże, kupiłam taką, taki super stojak na łyżkę. I to jest on. To jest on. I co jeszcze do tego? Sałata. Mam taką. Kiełki. Musztarda. Ketchup. Ser. Można dać dowolny. My chyba tutaj damy camembert. Ja jeszcze daję smaczek z fasoli i tą pastę, którą kupiłam. Taką szyneczkę. Ja ogólnie szynki nie jem, ale że... Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, no to kupiłam taką 90%, a te dziecięce często mają lepszy skład niż te dla dorosłych. I to przeanalizowałam nawet w sklepie. Pomidor malinowy? Chyba tak. Ale nie kupowałam go w sklepie. Ja go ogólnie nie kupowałam. Znaczy... Nie, bo widać, że jest dobry. Tak, no bo moi rodzice mają fioro. Jak pokroiłam, to poczęłam zapaść. Takie. Może znajdziesz w sklepie, ale latem. Właśnie wiem, ja ostatnio szukałam właśnie dobrych owoców, warzyw i ciężko. A nie, nie, nie ten, w sensie jeszcze jeden. No to jest jeszcze, także go zjadłam. A, naleję ci wody. Masz szklankę? Mam. Dzięki.
nie, to byli sąsiedzi. Oni tak. Kanapą, gdzieś to ja kiedyś zrobiłam. Miałam chyba z 7 lat. Włączyłam na YouTubie przeróbkę sąsiadów i tam tak mocno przeklinali, tak wiecie. I pamiętam, że wtedy weszła chyba do mojego pokoju mama i to usłyszała, to takie coś tam. A ja mówię, Jezus Maria, co ty oglądasz? I pamiętam, że wtedy takie miałam. I ja tak szybko próbowałam to zastopować, ale się nie udało. I to wszystko usłyszałam. To sobie gdzieś widziałam. Na gry.pl, na tej platformie, była taka gra, tak, że na przykład musiałaś dawać całusy, żeby szef nie widział. Była taka gra, że jakieś buziaki, opowiesz jakieś takie całuśne gry. I był dosłownie TikTok, że wchodzi mama, a ty wyłączasz tą grę tak jakbyś, wiesz, nie wiadomo co tam oglądał. A to właśnie było takie dzieciństwo i te gry już się straszne wydawały. Okej, czas na jajeczka sadzone. Tam tak szóstkę. Tak powoli, żeby się, wiecie, nie rozlewało. Okej, to się trochę bardziej rozlało, no ale... Tutaj już przygotowują się jajka. Mamy... Wow, dotknęłam gorącego garnka, ale dobra. Te bułeczki i wyszły bardzo fajnie. Nie są surowe w środku, a obawiałam się tego i nie ma się o co martwić. Tutaj są składniki. Zakład, że jak zaczniemy tyść, wszystko nam się wysypie. Tak. Klasyk. Wybiera. I teraz jeszcze ten sosiki. Bierz sobie. Wybieraj. Tak prezentuje się efekt końcowy. Wygląda po prostu przepysznie. Tutaj rozpłynął się ten serek. Ach, Hugo. Jest jajko, no... Bosko. Bo bez ciebie to nie będzie fajne. Bez ciebie to nie będzie fajne. Już, tak? Czekaj. No. Jest ja? Tak. No halo, operator kamery, muszę wiedzieć. No już jest, akcja. Dobra, akcja. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Razem z Hugo będziemy dzisiaj gotować dla was moje autorskie przepisy studenckie. Słuchajcie, student ma to do siebie, że musi się wykazać w kuchni kreatywnością, ale przede wszystkim ogranicza go niestety co? No właśnie, budżet. Także dzisiaj wam pokażę przepis, który jest bardzo szybki do przygotowania. Mam tutaj skórkę z pomarańczy i ją dodaję prosto, taką świeżą do tych nachosów, żeby te wszystkie smaki jeszcze się tam wymieszały, żeby było jeszcze pyszniejsze, żeby było jeszcze bardziej aromatyczne i żeby jeszcze lepiej to wszystko smakowało. Proszę tutaj zobaczyć, tak? A gatych, którzy jednak dbają o linię, możemy zamienić te oto niezdrowe nachosy na bardzo zdrowe chrup jabłko firmy Crispy Natural, która dzisiaj jest sponsorem naszego odcinka. Julia, czy mógłbym cię tutaj prosić, żebyś powiedziała coś o swoim autorskim produkcie? Oczywiście, te nachosy są... To wyborne. Są nachosy, dobra. Te fragmenty, które przed chwilą zobaczyliście, były nagrane przez naszego kolegę, który nas niezapowiedzianie odwiedził. Także pozdrawiamy Jaśka. Mam nadzieję, że wstawka wam się spodobała, bo po prostu poczuł flow w nagrywaniu czego? Vlogów kulinarnych. No i wczoraj tak naprawdę cały wieczór spędziłyśmy, no właściwie we dwie. Przez chwilę był Jasiek, ale tak, miałyśmy taki girls night i było bardzo fajnie. Nie wszystko uwieczniałam, dlatego że wiecie, jednak gdy spędza się czas z przyjaciółką, to fajnie jest na chwilę się wyłączyć i tak też zrobiłam. Właśnie kręcimy włosy i zaraz idziemy tutaj na jakieś foty. Spędzimy sobie trochę razem popołudnie. No i niestety Iga będzie zmykać, ale mam nadzieję, że wpadnie do mnie. A właśnie, idziemy do cukierni. Iga właśnie zaproponowała mi, że może mi zrobić loki prostownicą. Także cudownie, bo ja sama jakoś nie potrafię sobie robić loków prostownicą. Mam lokówkę, ale ona robi takie komunijne fale i jakoś tak średnio mi się podoba ten efekt, więc no Iga tutaj daje radę. Także jeśli chodzi o dzisiejszego vloga, to już chyba będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawiacie kciuki w górę. Wpadajcie na mojego Instagrama, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się u mnie dzieje. Przesyłam wam buziaki i do zobaczenia.